Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tu widzimy na pierwszym planie kolegów, którzy tutaj uczestniczą w budowie wspólnego gołębnika w Koziegłówkach. Tutaj na pierwszym planie mamy kolegę Artura Pawelca, właściciela i organizatora tego gołębnika WG Koziegłówki. Po jego prawej, a po naszej lewej stronie stoi kolega Jan, znany nam ze wspólnego gołębnika Giewont, który tutaj jest wykonawcą tego gołębnika, który właśnie tutaj mamy za plecami. No i mamy kolegę Cezarego Wójtowicza z firmy AMC, osoby, która jest właścicielem, dystrybutorem, no i twórcą systemu AMC SCK, ESK, który będzie tutaj pracował. Przed chwilką zakończyła się uroczystość tutaj, którą sfilmowaliśmy również dla kolegów, a mianowicie poświęcenia tutaj placu budowy, no i pobłogosławienia pracownikom, którzy będą ten gołębnik stawiać i też wykonywać. Przez księdza proboszcza z tutejszej parafii, księdza kanonika Kazimierza Brudzego. No a teraz poprosimy tutaj Artura, bo 3 tygodnie temu nam obiecał, że jak mówiliśmy, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco i pomału tutaj prace postępują, widzimy. I jakie tutaj plany mają tutaj na przyszłość, do kiedy będzie można tutaj przyjechać już i ten zobaczyć kształt, bryłę, wszystkiego. Proszę bardzo. Witam serdecznie kolegów hodowców, to jak tutaj się mówiłeś, według tej maksymy tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Rozpoczynamy właśnie budowę gołębnika. To bym chciał zaznaczyć, że... Widzimy, prace trwają, ale nam to nie przerywa. Proszę bardzo, mów dalej. To tak jak właśnie tutaj koledzy hodowcy widzą, zaczęliśmy tą budowę. No, zaczęło to się, cała, że tak powiem, inwestycja, czy cały pomysł się zrodził 9 lutego. Dzisiaj mamy 27, to więc 28, około 20 dni temu. No i w ciągu tych 20 dni, tak jak tutaj sobie zaplanowałem, tak też realizuję, że po prostu mam drzewo na cały gołębnik, tutaj około 100 metrów gołębnika. Także jak ktoś by chciał ukraść, nawet tutaj od razu pokażemy, tutaj może w nocy przyjechać, tak, i zabrać? Nie, tu akurat jest stróż, który tutaj pilnuje nam tutaj, że tak powiem, naszego materiału. Wziąłem też tutaj profesjonalną, że tak powiem, ekipę do budowy gołębnika według mojego projektu i pomysłu, tutaj kolegę właśnie Janka znamy, wspólny gołębnik Giewont, widzieliśmy jego gołębnik też pięknie wykonany, on tutaj w stosunku do Artura ma ten postęp, że już gołębnik stoi, ale widzimy tutaj to, że mają dwie podobne inicjatywy w Polsce, nie przeszkadza, mógłby ktoś powiedzieć, że to konkurencja, ale to nie przeszkadza, żeby razem też współpracowali. Tutaj Jan tam z gór przyjechałeś stawiać tutaj gołębnik, tak? Tak. A to jest twój pierwszy taki gołębnik, to stawiasz, czy już takie stawiałeś? Nie, no już parę postawiliśmy. Będziemy to realizować. Jakie plany masz tutaj? Dzisiaj zaczęliście, tak, czy wczoraj? Wczoraj zaczęliśmy i tak jak widać już jeden stoi. Moduł stoi. Takich modułów będzie 20. 20 modułów? Tak. Dobrze. I to na wszystko już materiał jest? Tak, jest materiał na to. I tak jak widać, jest tu przekopane, do końca będą się te gołębniki. Naprawdę, no duże te gołębniki będą, robią wrażenie, że tak powiem. No, na mnie też jako na hodowcy. Jako na hodowcy. Tak. Tutaj planujecie 2000 gołębi. Dzisiaj widzieliśmy, już masz chyba 500. Tak, właśnie tutaj, no powiem tak szczerze, no jestem zadowolony właśnie z spisu tutaj kolegów hodowców. Jest około w tej chwili 500 gołębi, tam 400 z hakiem. Także po prostu cały czas idzie to w dobrym, że tak powiem, w dobrym tempie i w dobrym kierunku, że ci hodowcy się zapisują. Wierzą we mnie, wierzą w to, co ja tutaj robię i po prostu wierzą, że ja po prostu dokonam tego wszystkiego i zrobię ten wspólny gołębnik, będą te nagrody, bo właśnie co bym tutaj chciał zaznaczyć, że dużo właśnie takich nawet moich znajomych, co mnie zaskoczyło, no pyta się Artur, no ale skąd będziesz na te nagrody pieniążki, jak nie będzie nawet limitu. No tak jak powiedziałem, ja dałem gwarancję tych nagród, tego Mercedesa i tej pierwszej, głównej, drugiej nagrody 150 tysięcy i to będzie realizowane jak najbardziej oczywiście, bo nie wiem, czy koledzy sobie zdają sprawę, że ja prowadzę firmę, która zatrudnia w tej chwili 30 osób. Jesteśmy tutaj, można powiedzieć, jednym z większych dystrybutorów produktów dla gołębi w Polsce. Mogę tak się nazwać, bo po prostu konkurencja, że tak powiem, obawia się mnie. Jestem tego świadomy. I dlatego po prostu no, ja... Moja firma... Stać cię zasponsorować. Tak, stać mnie nawet zasponsorować, bo moja firma działa na rynku polskim. Tutaj kolegom też podpowiem, około 8 lat w branży produktów dla gołębi, sprzedaży gołębi. Co bym mógł podkreślić i pochwalić również, chociaż samochwalstwo nie jest tak, no, że tak powiem, mile widziane, ale przez ostatnie 2 lata bardzo, bardzo ekspansywnie, że tak powiem, idzie mi sprzedaż gołębi, dużo hodowców wraca, kupuje te gołąbki, ponieważ te gołąbki w naszym kraju się sprawdzają, mam duży kontakt tutaj w całej Europie z hodowcami gołębi, nawet teraz miałem zaproszenie właśnie do Włoch, też do hodowcy, który czołowo lotuje i nie wiem, czy też nie pojadę.
jadę przywieźć z tamtej hodowli kilku wybitnych gołębi do sprzedania, ewentualnie do rozpłodu, chociaż ja nie zajmuję się tak lotowaniem gołębi, tylko bardziej sprzedażą, selekcjonowaniem i po prostu doradzaniem kolegom hodowcom, co kupić, gdzie kupić, jakie gołębie, jak to mniej więcej sparować, z jakimi liniami, no bo to doświadczenie mam tutaj w rozmowie z kolegami, którzy kupują ode mnie gołębie, parują, lotują i po prostu wiem, jakie linie można między sobą łączyć, żeby wydały dobre potomstwo, bo jak koledzy hodowcy wiedzą, nie każde linie się ze sobą nadają i nie każde linie się dobrze krzyżują, dlatego to też jest tutaj dużym moim atutem. Ty planujesz teraz ten gołębnik, tutaj Jan nam powiedział, że macie 10 modułów takich przygotowanych, ty planujesz to mniej więcej kiedy zakończyć tą budowę? Tak budowę tutaj właśnie 100 metrów gołębnika to jest około, znaczy idea jest prosta, bo ja sobie założyłem, że buduję 20 modułów po 5 metrów gołębnik, więc po prostu będzie 100 metrów gołębnika. Ja to chcę zrealizować do końca marca i na pewno tego terminu dotrzymam, tak żeby hodowcy mogli 1 kwietnia tutaj już, kto będzie chciał, to po prostu przywozić swoje gołąbki tutaj do naszego wspólnego gołębnika. Zadanie jest bardzo ambitne, bo nie wiem, czy koledzy tam widzą, tam jest kolega Rzepka, bardzo poważny biznesmen i hodowca i jest wielu takich ludzi jako tutaj. Sponsor. Jako sponsor i jako hodowca też dał gołąbki. Tak, gołębie, tak? Dużo mam też sponsorów właśnie. Naprawdę uważam, że bardzo fajni ludzie tutaj dali gołębie i naprawdę myślę, że ich nie zawiodę. Nie mogę ich zawieść, po prostu dołożyć wszelkich starań, żeby ten gołębik jak najlepiej wypadł tutaj w rankingu tutaj ogólnopolskim. Ten wiatr nam, przepraszam, zwiał właśnie jedną przesyłkę, ale zaraz ją ustawimy od nowa, także na szczęście. Co bym tu jeszcze chciał dodać? No, na pewno zostaniemy na wysokości zadania i te gołębniki powstaną, chociaż czytałem tutaj różne opinie w internecie, że to jest jedna wielka ściema, że tych gołębników nie będzie, że po prostu to się wszystko nie wydarzy, no, że to jest jakieś tam, nie wiem, nabieranie ludzi. To nie jest prawda, bo jakby koledzy, tutaj już wcześniej na pierwszym filmie powiedziałem, że byłem prezesem oddziału Radomsko i wyszło jak wyszło. Tam bym chciał sprostować, żeby może koledzy wiedzieli, że w czasie mojej kandydatury krótkiej, bo tam byłem chyba 4 lata kadencji, po prostu ja już tego nie pamiętam, bo to było około 8 lat temu, to przez 4 lata zbudowałem im po prostu od podstaw cały oddział, w sensie takim, że postawiłem im budynek, ogrodziłem ten budynek, zrobiłem prąd, nie biorąc dla siebie żadnych profitów ani złotówki, po prostu za pomoc, za zrobienie projektów, zaangażowanie swoje, także myślę, że mi tam wtedy dość dobrze wyszło, no ale ja nie chciałem uczestniczyć w jakichś tam gierkach, różnych podchodach, więc po prostu... Rozumiem. Po prostu nie ma co się przejmować tym, co piszą najczęściej te osoby, które po prostu mają dużo czasu, nie zajmują się gołębiami, czyli to jest taka opinia, powiedzmy, od laików, od amatorów. Natomiast tutaj, jeżeli jesteśmy przy wspólnych gołębnikach, tutaj mamy kolegę Szczyczarka, który tutaj właśnie dzisiaj również też przyjechał z nami. Będziemy dzisiaj omawiać system AMC, który tutaj też będzie te gołębie konstatował. Taki system już mamy jeden, przygotowujemy do wspólnego gołębnika Mazowsze, teraz tutaj do wspólnego gołębnika Koziegówki. Czy tutaj też możemy powiedzieć, że do marca będzie wszystko gotowe tutaj? No myślę, że tak, z tej strony nie ma problemu. Wsparcie elektroniczne tutaj zapewniamy. Tu też w zakresie, także myślę, i tu jest że... też bardzo fajnie, bo nawet dzisiaj jak u Czarka byliśmy w firmie, to jest bardzo blisko, dosłownie 20 minut drogi stąd, także jeżeli by jakieś sprawy serwisowe, wsparcie technicznego, zawsze tutaj można liczyć na bezpośrednie tą sąsiedztwo. Myślę, że tutaj będziemy gościć częściej. Nadzorować działanie systemu. Prawidłowość działania systemu, tak, także myślę, że z naszej strony nie będzie żadnego problemu tutaj, żeby. Rozumiem. To właśnie, jak to właśnie powiedziałeś, to jest właśnie bardzo ważne, żeby było dobre wsparcie tutaj ze strony elektronicznej, bo wiadomo, urządzenia zawodzą, ale myślę, że w tym przypadku tutaj system AMC się bardzo dobrze spełnił tutaj na Rogowie, bo też był używany i myślę, że tutaj też na pewno spełni nasze oczekiwania i tutaj właśnie bliskość tutaj kolegi Czarka firmy, zresztą Czarek jest osobą bardzo rzetelną, bo ja tutaj znam go około 5 lat, bo spotykamy się na różnych wystawach. Myślę, że na pewno nas tu nie zawiedzie, no i oczywiście chcemy mieć różne telebimy, jakieś tutaj techniczne szczegóły w miarę rozwoju budowy, było, tutaj będziemy wszystko ten, dobrze postaramy się kolegom tutaj wszystko, jak się nazywa, że tak powiem, od A do Z przedstawić już dużo wcześniej, żeby każdy widział, czego się tutaj możemy spodziewać. To na razie, dziękujemy. Jeszcze parę słów, jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć, właśnie nadmienić, że jeżeli będzie tutaj lot finałowy, to na pewno będzie tutaj zorganizowana duża impreza, mamy już zamówiony zespół muzyczny na tą okoliczność, będą tutaj po prostu, no naprawdę, myślę, że będzie tu atrakcyjnie po prostu na tym przylocie gołębi, będzie dobra zabawa, no po prostu zrobimy tak, jak to będzie najlepiej w naszym tutaj pomyśle organizacyjnym, żeby hodowcy byli zadowoleni, przyjeżdżają tutaj, żeby dostali ciepłe posiłki, żeby się dobrze zabawili. No będzie też, no myślę, że będzie bardzo dobrze.
My też na stronie internetowej będziemy się starali na bieżąco cały czas pokazywać. Mamy właśnie tak podobnie jak dla wspólnego gornika Mazowsze przygotowane już kilka takich ciekawostek, które nie występują na innych gornikach. Także każdy, który odda tutaj gołębie, będzie miał pełny podgląd, jak ten gołąb wygląda, czy jest, gdzie się w danym momencie znajduje. No po prostu wszystko to, co uda nam się wydobyć informacji, kolegom zwizualizować, pokazać z tego systemu AMC-SCK. Także na razie, koledze, dziękujemy. Zapewniamy, że na pewno tutaj przyjedziemy jeszcze nie raz filmować, jak postępują prace, co tutaj się dzieje. Koledze Jaśkowi życzymy tutaj powodzenia, żeby jak najszybciej to powstawało. I tutaj jeszcze ostatnim takim rzutem obiektywu na plac budowy. Zobaczmy, tak wygląda ten materiał, który tutaj jest przygotowany. Przypominam, że jest stróż tu działa, także tak. Niech sobie nikt nie tutaj długich zębów na to nie robi. I jak się zobaczy, dziękujemy, do zobaczenia. Dobry.